Siemano, siemano, witam w kolejnym filmie, widzowie, bardzo serdecznie. Patrzcie, jakie piękne niebo, zero chmur, prawda, słonecznie, słońce wschodzi, pięknie, dzień się zapowiada. A ja powiem wam, widzowie, że dzisiaj musimy pójść do daty hejtera, musimy przekazać informację, że przekazałem miecz Palionowi, że Palion ma już miecz, którym pokona Grimisa i całkiem możliwe, że Grimis zostanie pokonany. Czy to będzie dzisiaj, czy już został pokonany, tego totalnie nie mam pojęcia. Jedyne co, to wiem, że tata hejtera troszkę się tam boi i troszkę mi poobiecywał, więc ja idę mu powiedzieć, idę nastawić go i tak go troszkę podrażnić. Troszkę go tak podrażnić, powiedzieć mu, że przypomnieć mu, co mi obiecał. To jest najważniejsze, żeby mu przypomnieć, że obiecał mi, że powtórzymy wybory, że całkiem możliwe, że straci władzę i że całkiem możliwe, że odda nam to willę. Właśnie, możemy pójść do tej willi i powiedzieć, żeby posprzątał wszystko, co tam zepsuł. I tak samo na przykład tego bedroka powinien mi zabrać stąd, bo mnie to strasznie denerwuje. Dobra, lecimy tam do niego, ponieważ on jest chyba na tej drugiej wiosce jeszcze. Póki co, na Palionowie wszystko wygląda spokojnie. Tak naprawdę cały ten Grimis nie był jakiś szkodliwy. On jakoś, jakby żył sobie w tym McDonaldzie i tak dalej, no ale jednak lepszy był hejter w sumie. W sensie jakby, ja rozumiem, że wiadomo, ten Grimis nie był szkodliwy, ale hejter też wiadomo, no to hejter troszkę był szkodliwy, bo troszkę nas wyzywał i troszkę był taki specyficzny, no ale to jednak jakoś się przyzwyczaiłem do niego. Wow, tu jakiś skin powstał też, tego nie widziałem. Tam jest jakiś budynek, teraz pytanie, gdzie tutaj ta hejtera znajdziemy, ostatnio był tutaj, ale tu go nie widzę, więc musimy podlecieć tutaj gdzieś wyżej i dalej go nie widzę, nie mam pojęcia, gdzie jest, czekajcie, może tam jest na górze, musimy tam wyjść. Dobra, więc lecimy tu, czy on tu jest na tej chacie, halo, 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 zbliżamy się, tu są moje tabliczki, które zostawiłem dalej. Go tu nie ma nigdzie, ja nie widzę, gdzie jest tata hejtera, co jest grane, on tu gdzieś jest, czy go tu nie ma, no nie, no chyba trafiliśmy tak, że go akurat tutaj nie ma. Szymson, Szymson! Co jest? Halo, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Obok domu Dave'a Starego, chodź tu. A tam jesteś! Co ty w takiej ziemiance siedzisz? Cicho, ja się ukrywam! Ukrywam się! No ale po co? Tu jest jakaś półpłytka, to jest pułapka, co? Nie, to są drzwi! Drzwi! Możesz sobie tu wejść, spokojnie! Ty jesteś... Nie, jesteś taki głupi! No i co, i takie zabawne, że wysadziłeś trochę? Wiedziałem, że to jest pułapka, próbowałeś mnie nabrać, no ja nie jestem taki... No Jezu! Wiesz. Ale dobra, no, żarty się ciebie trzymają, widzę. Tak. Co tam u ciebie? Powiedz mi, jak tam sytuacja z Grimacem. Tak, uwaga, jak wygląda sytuacja, jest lekki update. Przekazałem Palionowi tą, prawda, broń, no i on ma zamiar jej użyć na Grimisie i go wyleczyć z tego. Jest jeden mały problem, Palion też coś się tam lekko zamienia, że on też miał takie fioletowe kropki na sobie, bo on wypił Grimis Shake'a. Znaczy, no ja wiem, że Palion ma jeden mały problem, ale z czego mi się wydaje, że już to jest rozwiązane. Tak, ale co, że już nie ma problemu z tym? No nie, bo on tam pił jakiegoś tam szaka innego. On jest zdrowy już. Aha, no to ja nawet nie wiem. No ja byłem tam wczoraj po prostu i ja mu to dawałem, no i wiesz, i... No, teraz jest gitara siema. Dobra, nie? Przyszedłem z telefonem, nagrywam go i mówię, siema, a on powiedział, jestem zdrowy i koniec. Co ty tu masz za aplikację, pokaż to. Pokaż to. Nie, pokaż, jak masz aplikację. Nie ma aplikacji randkowej. ale Emilii nie ma na aplikacjach randkowych. No niestety nie wiem, jak tapetę zmienić, ale chyba sobie muszę ustawić. No chyba ta. Emilię powinien sobie ustawić. Ej, to by było dobre. To by było mocne. Zrobię to. Musisz jej zdjęcie ustawić sobie na tapetę. Dobra, słuchaj, co chciałem powiedzieć? Chciałem przyjść do ciebie, żeby ci przypomnieć, co mi wczoraj obiecałeś. No i teraz tak, sytuacja jest taka. Powtarzamy wybory na pewno za niedługo, po to, żeby ktoś inny zdobył władzę niż ty. Dodatkowo... No nie, no ja wygram te wybory, no to... Zobaczymy. W każdym razie chodź, musisz ze mną polecić, musimy wrócić na pali... dasz radę tam wrócić? Ja jeszcze nie wiem, czy ten Grimis jest pokonany, ale dawaj. Ja tam byłem ostatnio, tak? Się wkradłem. Byłem ostatnio, bo... patrzyłem na tego, na Taba i tam był ten, Palion i Dave, nie? No. Ja normalnie wlazłem do nich i no i se pogadaliśmy chwilę i uciekłem, bo zobaczyłem Grimace'a. Aha, okej. Okay. Dobra, słuchaj, ja tu potrzebuję twojej jednej bardzo ważnej rzeczy. Zapraszam tutaj do siedziby szefów, bo to była kiedyś mojej siedziba willi, szefów. Dobra. Nie. Tak, chciałem tylko zaznaczyć, że ty również to mi oddałeś. I teraz tak, bardzo ważna sprawa, gdzie ja nie, jesteś? Ja nie, a masz dowód, masz to na piśmie, mój drogi. Słuchaj, mam to na nagraniu, taki był deal. Masz pozbyć się całego bedroka, który jest. Wszystko, cały bedrok ma stąd zniknąć. Nie chcę go, tak samo te róże mają zniknąć. Tutaj te głowy masz się ich pozbyć, to wszystko. Masz po prostu oddać tą willę, wrócić ją do stanu takiego użytkowania, jaki był, jak ją nam zabrałeś, rozumiesz? No dobra, to jeśli nie bedrok, to co innego? No, to co tu było?
I co to było? A ja nie wiem, co to było. Ważne, że... Dobra, to po prostu rozwal Bedrock. Jak nie wiesz, co było gdzieś, to po prostu rozwal Bedrock i te golemy stąd wynieś. Dlaczego tu jest no tyle dobra, golemów? Pokaż tutaj, chodź tu do mnie, pokażę ci sztuczkę. No dawaj, pokaż. No patrz teraz to. No. Wypowiedz życzenie. Usuń Bedrock. Wow! Co jest? O kurczę, no dobra, no to git, to elegancko. To jest, no. To dobrze, dobrze wyszło. Jeszcze potrzebujesz ode mnie, mój drogi. Czekaj, czy ja coś jeszcze od ciebie potrzebuję? Ja bym potrzebował, czekaj, ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Co ty robisz? Czemu ty nurkujesz w tej wodzie? Już nic, już jest wszystko git. Dobra, nie, musiałem, no nie wiem, musiałem wpłynąć, zobaczyć jedną rzecz, ale jednak już jest wszystko w porządku. Dobra, czyli to mamy za sobą, to ogarnięte, dobra. Czekaj. O, skrzynia. Czy coś tu jest jeszcze do naprawy, co tu jest? Włóż kartę, no to weź, willa szefu, zakaz wstępu, wszystko jest dobrze. Koniec, dobra, słuchaj, szybko. Co? Skończmy temat tej willi, ja dzisiaj nie mam humoru, ja powiem ci tak, mam w planach do was wrócić. Nawet już powoli w nocy tutaj se wszedłem. Od trzeciej w nocy normalnie wszedłem na palionowo. Cześć, co się nie dzieje? Nie można wchodzić o trzeciej w nocy na palionowo. No nie można, a ja wszedłem i zacząłem budować sobie dom. Chodź, pokażę ci. Aha, no dobra, no to lecę. Ale ogólnie jest jeden problem. No. Bo póki jest ten Grimace, to ja tutaj nie będę mieszkał i nie będę dalej budował. Bo na pewno on mi zgrimace'uje tą chałupę, nie? No. No. I mam pytanie, przekiwasz mnie może noc, albo dwie, albo trzy, albo w sumie trochę? Co, że ja mam cię przekiwać u siebie na chacie? No. A co za problem? No niby żaden. Czekaj, gdzie mam iść? Ty, bo tak biegnę przed ciebie. No za mną idziesz. No. No, słuchaj, Szybson. Ty przekiwasz mnie tutaj, potem spotkamy się w prawdziwym życiu, przekiwasz mnie u ciebie. Co? Nie! Będzie gitara, nie? Nie ma szans, nie będzie spał. Co to jest? Tutaj to ma... tu będziesz miał dom? Miejsce zarezerwowane? To będzie Villa Dariusza. Villa Dariusza. Będę tutaj mieszkał. Ej, to będziemy mieli, patrz, będę miał... Czekaj, stój tu. Będę miał wgląd na ciebie. No i gitara, ja na ciebie też. Masz? Tu mam taki balkonik. No. Masz? I widzę cię, idealnie. Siema. No i gitara. Jeszcze z lunety właśnie... mogę zerkać. No. Ogólnie mam taką sprawę. No. Ale to musimy przegadać we dwóch, chodź tutaj. No dobra. I nie mów jeszcze nikomu o tej rozmowie, dobra? Dobra. Bo tak, po pierwsze, ja zauważyłem jedną rzecz, która niestety jest bardzo groźna na palionowie. Czyli? I którą chciałbym usunąć i zmienić. Czyli chciałbym w ogóle skonfiskować wszystkie bronie i je usunąć raz na zawsze. Co? Czemu? Ale ja mam heavy straszuszkę fajną, ona jest fajna. No czemu? Właśnie, ale ja uważam, że ta broń, ona was powoduje, że jesteście zwierzęciami. Coś, to ty dodałeś te bronie, my ich nie chcieliśmy. Ale to jest prawdziwe zoo wtedy. Wy jesteście z tymi brońmi i biegacie, uga, pu. Dobra, ale... Ja uważam, że to jest groźne, że wy się pokłócicie zaraz o te bronie. Ale właśnie nie. Wojna. Ja mam broń do samoobrony i tak naprawdę to do obrony przed tobą, tak... No ale ja jestem miły, no przecież ja tutaj jestem twój ziom, jesteśmy jedne ziomale. No dobra, no ale co, ale... Przybij żółwia. No przybijam. No. Ale ten, a co, ktoś po prostu, to jest twój pomysł, żeby usunąć bronię, czy ktoś to zarządził? Wiesz co, no tak, bo ja sobie tak myślałem, że ja ogólnie medytuję ostatnio. No. Ogólnie też medytuję, piję sobie yerbę, taka herbata. O, ja też! I, no, i jestem bardzo ale serio, pijesz yerbę? Spadłem. Co? Serio, pijesz yerbę, czy tak tylko powiedziałeś, bo wiesz, że ja piję? Nie, no. Tak tylko powiedziałem, żeby się przebudować. Aha. To naprawdę nigdy tego nie piłem, nie stać mnie na takie rzeczy. Przecież to jest tanie. Biorę ashwagandę i jestem normalnie chillera, nie? No i tak sobie pomyślałem, że koniec, nie będzie tutaj zła. To będzie najmilsze palionowo na świecie. I mam dwie propozycje. Pierwsza, usunąć bronię. Trzecie, zamienić je na różowe. Czekaj. A to usunąć czy zamienić na różowe? To jest różnica. Zamienić na różowe. Ale... A czwarta propozycja, zmieniamy skiny na misie i udajemy teletubisie. Nie. Ja bym widział, teleczaisz to, teletubisie, ale to ty będziesz Tinky Winky, dobra? Będziesz z torebką czerwoną chodził. Ja będę będziesz Tinky Winky, z torebką czerwoną. Kim? Ja? Ja będę tym zielonym, nie wiem jak się nazywał. Palion? Dipsy chyba, no dobra. Coś takiego. Dipsy, dobra. Bo ten zielony, ja kiedyś miałem takiego pluszaka zielonego, tego... Ja miałem czerwonego takiego. Ta? O, widzisz. No. I wyrzuciłem go, bo się zepsuł. Dobra. No dobra, no to co? Przykimasz mnie, tak? Kurde, no dobra, czekaj, chodź. Ale... No stary, słuchaj, krótka piła. Jesteśmy ziomale, nie mamy dramy. A, czekaj, dobra, chodź tu. Usuń tego Bedrocka. Już! Nie chcę go tu. Ale nie uważasz, że nie on chcę, jest wyjątkowy? Nie chcę go tu. Nie chcę. Ja uważam, że jest wyjątkowy. Nie chcę go tu.
Nie, bo... Dobra. Bo... No i tam rozwaliłeś mnie jeszcze. Jasne, rozwal mi całą chałupę. No dobra, naprawię. Naprawiłem. Dobra, no ja sobie to i tak będę naprawiać, bo już tego Piotrka nie ma. Co robią mężczyźni, kiedy się godzą? Idą na piwo. Się pobiliśmy. Idą na piwo. No dobra. No i słuchaj, nie, ja ci nie odmówię, nie? No. Jak zapraszasz, to idziemy. No to na to. No dobra, ja jestem dobra, dobra, ale to nie wiem kiedy. Chcecie kogoś tutaj, ja musimy. Ja nie mam wolnych terminów niestety. Ale co, nie masz wolnych terminów, to masz inne terminy na picie piwa z innymi gośćmi? Tak, tak. Patrz, tu, tu nie ma łóżka. Co? Kurczę, no chciałem cię tu kimnąć, ale tu nie ma łóżka. A czemu mnie w piwnicy chcesz kimnąć? To jak w piwnicy, jak to jest na najwyższym piętrze, ty! No ale jest, ogólnie jesteśmy za blisko tego, za blisko Grimace'a, musimy się stąd uciec. No to gdzie ty chcesz? Dobra, to może cię kimnę w drzewie, co? A może nie? Dobra, śpi tu. Tu, to łóżko. Gdzie? Tu, git może być? Kto to na te... Nia. Tak, bardzo, bardzo stary to jest donate. Ale tu, może być, może być te łóżko? Kto jest teraz top donate? Nie wiem, nie obchodzi... Znaczy, nie, że nie obchodzi mnie to, tylko... Nie, to nie jest ważne teraz. Ja się ciebie pytam, czy możesz tutaj ten... Czy ty możesz kimać? Spać. No, ej, może... dobra, co... Ej, no! No dobra, no idź se zobacz, nie? Tu nic takiego nie ma. To jest Chipson. To nawet nie ja zbudowałem, co? Chipson. Co? Ty masz jakieś tajne pokoje tutaj? Nie, to nie ja są. Chcę spać tu! Ja spiję, śpię tu! Czekaj, i robię sobie to łóżko. Gdzie? Miał takie łóżko, tu będę spał. Dobra, może śpię. Być tu, może być tu. Już mi to obojętne. Śpij se gdzie chcesz, po prostu śpi. Dobra, śpisz? No dobra. Dobra, widzowie, nie wiem o co chodzi. Tata hejtera śpi mi na chacie. No dobra, niech śpi w takim razie. No jakby mam nadzieję, że za długo to nie zagości. Muszę go tu przekiwać, żeby go Grimace nie zobaczył. Chociaż, ja nie wiem, może tego Grimace'a już w ogóle nie ma. Ale mega dziwne. Co on tam przez sen gada? To jest niesamowite. Dobra, widzowie, widzimy się jutro. Elo.